Cześć, w tym wideo pokażę Wam, jak można utworzyć serwer do pomiaru łącza internetowego. Stworzę to na VPS-ie, a następnie połączę się ze swojego hosta, ze swojego komputera do tego serwera i wykonam testowy pomiar. Do tego celu użyję narzędzia ProSpeedTest. Jest to system pomiarowy certyfikowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, więc może być przydatny, jeśli macie jakieś problemy z waszym providerem, z waszym dostawcą internetu. Może to być pomocne w reklamacji. Certyfikowany pomiar działa natywnie na systemach operacyjnych, bez wersji webowej i bez wersji na mobilne urządzenia, na smartfony. Dobra, co potrzebujemy, żeby to uruchomić? Linuxa. Ja będę używał Ubuntu 20.04. Tutaj jest napisane, że wymagane jest 2 GB RAMu. Ja na swoim VPS-ie mam 1 GB RAMu. No i Python oraz usługa OpenSSL. Ok, tutaj jest opis tej konfiguracji na serwerze. Tutaj mamy już informację, jak testować z naszego systemu operacyjnego, czyli jak podłączyć się do tego serwera. Ok, za chwilę to zacznę robić, jeszcze Wam pokażę, jakiego ja VPS-a używam. Jest to bardzo fajna i ciekawa usługa Micrus, serwer dla pasjonatów. Tania i bardzo dobra. Za chwilę Wam pokażę więcej. Jeśli chcecie, możecie użyć Reflinka, który będzie pod tym filmem wideo. Oboje na tym możemy skorzystać. Tutaj możecie zobaczyć, że jest mnóstwo różnych usług z ciekawie brzmiących. Może to być właśnie amfetamina, która pozwala nam na zwiększenie parametrów naszego serwera. Może to być przydatne, gdy potrzebujemy tak chwilowo większe zasoby. Ciekawe i oryginalne rozwiązanie, a tym bardziej nazwa. Dobra, dalej. Porty TCP. Ja mam na tym serwerze 2 porty TCP, porty zewnętrzne. No i jeden z tych portów będzie mi potrzebny do użycia, do wykorzystania do usługi, którą za chwilę uruchomię. Jeszcze trochę o tym Mikrusie. Informacja, co jest użyte pod spodem, jaka technologia i koszty. Jeśli chodzi o koszty, no to jak już tutaj może obejść, okay, jak mogliście zobaczyć już tam w reflinkach, tak, przez jakieś polecanie czy nawet kliknięcia w reflink dostajecie bonusy. Również są promocje na przykład za zakup książek na Helionie, również dostaniecie dodatkowe parametry. No i jeszcze do czego się serwer nadaje, do czego się nie nadaje. Ja polecam. No i polecam też grupę na Facebooku. Wiele ciekawych wątków. Można się dużo nauczyć. Jeszcze tak, dobra, to może tak. Zaloguję się na ten serwer. Tutaj możecie zobaczyć, ja już mam hasło skopiowane, że to jest SRV07. Jest to VPS w firmie Hetzner w lokalizacji Helsinki. Są też opcje wyboru serwera w VH w Polsce. No i dobra, parę informacji o samej maszynie. Czyli tutaj możecie zobaczyć. Przez to Intel Core i7. Jeszcze jakieś dodatkowe informacje. Czyli to generalnie hardware. Jeśli chodzi o pamięć, tutaj nie włączałem amfetaminy. Spokojnie nam wystarczy te 1024 MB dla jednego usera. No dobra, no i zaczniemy teraz działać. Ja już mam stworzony Parallel Citrus, w którym odpalam różne swoje usługi. Mam na razie tutaj jeden katalog. Teraz tworzę
Teraz tworzę katalog na właśnie moją nową usługę CrossFit Test. Ok, katalog stworzony. Wejdę jeszcze do niego. Katalog jest pusty. No i ok, możemy teraz przejść tutaj do instrukcji. No ok, tutaj spełniamy wszystkie wymagania. Mamy wersję Pythona 3.6+. No i u mnie jest 3.8.5, więc wymagania spełniamy. Z tego co wiem, nie będziemy mieli OpenSSL-a, no ale to zobaczymy jak się to zachowa i doinstalujemy go. Jeśli nie masz u siebie Pythona, no to można to szybko zainstalować z konsoli. No i jak widać, ja już mam tego Pythona, więc no, nie będzie on instalowany. No dobra, zacznijmy od konfiguracji serwera. Pobieram plik install.sh, teraz mu nadam uprawnienia do wykonywania. No i odpalam install.sh. No i można zobaczyć, że OpenSSL jest wymagany, ale go nie ma. No dobra, to w takim razie musimy go doinstalować. Successful installed, czyli mamy już OpenSSL-a i teoretycznie już moglibyśmy odpalić ten serwer i się do niego za chwilę łączyć, ale zobaczcie, że domyślnie port to jest 9113, a u mnie port to 20125, więc ja muszę ten port wyedytować i go zmienić. I to teraz zrobię. Tu możecie zobaczyć skrypt, jak to wygląda. No i tutaj już na początku mogę zobaczyć, że to jest 9113. Zmieniam na 20125. Zapisuję write quit, wychodzę. OK. No i w sumie już mogę go teraz odpalić. Tutaj jeszcze mam jedno odpalone okno z procesami. No i zobaczymy, że zweryfikujemy, czy ten proces faktycznie się pojawi po odpaleniu mojego skryptu. Okej. Okej, mamy PID 3167 i faktycznie taki proces nam się pojawił. Okej, zanim jeszcze uruchomię do swojego serwera na VPS-ie pomiar, pokażę wam moje łącze domowe. Jest to 150 na 25 megabitów. I odpalę tą samą usługę w tymże w trybie CLI z terminala. O, tutaj możecie też zobaczyć, to są Helsinki, Hetzner. No i tutaj już zobaczcie, że pomiar jest to 1 gigabit na 1 gigabit, łącze symetryczne na tym VPS-ie. Tutaj już też można zobaczyć, że w procesach speed test zużywa zasoby. No i okej. Okay. Czyli wiem, że spokojnie łącze serwera wystarczy na ten pomiar z mojego internetu. Okej, okay, no dobra, to teraz zrobimy. Okej, okay, jeszcze może tak, o ten speedtest CLI, no to jest właśnie to narzędzie, które pozwala na pomiar internetu ze konsoli, czyli bez interfejsu graficznego. Okej, okay, teraz zaloguję się na ProSpeedTest. Mam już zainstalowaną tą aplikację na Windowsa.
No i uruchomię teraz aplikację. Mógłbym ją odpalić bezpośrednio ze systemu i podać token, ale tak jest wygodniej, więc otwieram ją bezpośrednio z przeglądarki. No i za chwilę ją tu powinienem widzieć. Okej. Okej, rozumiem. Okej, no i teraz tak, będę chciał tutaj podać IP host mojego serwera. Teraz, jeżeli bym uruchomił, ten pomiar zostanie wykonany do domyślnego serwera. Ja nie chcę tego, aby było to wykonywane do innego serwera niż mój, więc zrobię coś takiego jak SRV07 z portem zewnętrznym. Czyli podaję tam właśnie ścieżkę do mojego serwera, port TCP serwera, użyj tego serwera do testu. Dobra. Czyli i to już jest w zasadzie cała konfiguracja. Jeszcze wybiorę tutaj sprawdź ponownie. A w międzyczasie tu będę chciał Wam pokazać też, jak wyglądają procesy, czyli będziemy obserwować w szczególności tą usługę uruchomioną tutaj. To jest usługa właśnie tego pomiaru serwera. A tutaj z kolei uruchomimy sobie opcję taką, która będzie nam pozwalać na obserwowanie ruchu. Ruch przychodzący i wychodzący, tak abyśmy mieli pewność i potwierdzenie, że na pewno łączę się ze swojego hosta do tego zdalnego serwera VPS. Dobra? No dobra. I teraz jeszcze taka jedna rzecz. Jak widzimy, pomiar nie będzie certyfikowany, serwer użytkownika. Nagrałem też film już kiedyś z pomiarem certyfikowanym, jak to wygląda, także można taki film znaleźć na moim kanale. Okej. Wszystko spoko. Startujemy. Tak mi się wydaje, że już możemy wystartować. Tak, dobra. Tutaj będziemy mieli logi na moim hoście, a tutaj mamy dwa okienka z tym, co się dzieje na serwerze OPS. Czyli powinniśmy zaobserwować na pewno, że ta usługa Python pod speedem 3167 powinna zacząć zużywać więcej zasobów procesora i pamięci. No tutaj obserwujemy interfejs sieciowy, jak to się zachowuje. No i widzimy, że już jakiś ruch jest. Tylko na razie to jest szacowanie przepustowości łącza. Za chwilę po tym szacowaniu będzie wykonany test właściwy. No dobra, i zobaczcie, mamy 152 megabity, czyli to jest moje właśnie łącze domowe. Jeśli podzielimy to na 8 megabitów, no to właśnie dostaniemy tą wartość tutaj około 18,5 megabajta na sekundę. Ale teraz może być, znaczy będzie ciekawa sytuacja. Zobaczcie, co się teraz wydarzy tutaj, tak? Że mam 2 gigabity, co nie jest prawdą. Moje łącze ethernetowe w laptopie to jest 1 gigabit. Ale tu jest ważne, tak? Widzimy, że 3 megabajty widzimy w ruchu na VPS-ie, więc 3 razy 8 to 24, 25 megabitów, więc wszystko się zgadza. Ten błąd wynika najprawdopodobniej z jakiejś konfiguracji w moim systemie operacyjnym, w moim Windowsie. I zaraz Wam pokażę wątek, który zgłosiłem na GitHubie jako issues do aplikacji iPerf. Jest to aplikacja, która również, znaczy również, która pozwala na testowanie parametrów łącza z terminala. No i tutaj miałem taki sam problem, tak, że upload był bardzo zawyżony. No i tutaj też można było zaobserwować szybki wzrost zużycia pamięci RAM. Jest tutaj mnóstwo informacji, prób i logów, różnych podejść. Jeśli ktoś jest ciekawy, to może się z tym wątkiem zapoznać. Finalnie nie udało się tego problemu rozwiązać. Jest to
to no dość unikalny problem. Ale w każdym razie tutaj potwierdziliśmy tak na interfejsie sieciowym, że prędkość była prawidłowa. No dobra, to teraz jeszcze zobaczymy wyniki pomiarów i tutaj mamy testowa aplikacja dla Windows, dla Linuxa nie ma. No i to jest nasz pomiar sprzed chwili, tak? Wejdę w szczegóły. No i to są szczegółowe informacje na temat tego ostatniego pomiaru. Możemy to dokładnie zobaczyć, co się działo. Teraz, dlaczego operatorzy uruchamiają swoje serwery do testów pomiarów? Może jeszcze zacznę od tego, że to nie. Ja akurat w tym filmie użyłem tutaj ProSpeed Test, ale możemy użyć również innych usług, jak na przykład SpeedTest.net od firmy Okla. Tutaj również jest informacja, jak można skonfigurować taki serwer. Prędkość.pl również umożliwia coś takiego, host serwer, z tym, że tutaj musimy wypełnić odpowiedni formularz z danymi. I tutaj ta sama firma, co utworzyła ProSpeed Test. Tutaj również możemy dodać nasz serwer do ich sieci pomiarów, wypełniając formularz. No dlaczego operatorzy to robią? Dlatego, że ruch we własnej sieci na pewno poprawia jakość tego internetu, jeśli chodzi o statystyki, które pojawiają się co miesiąc lub też i też na koniec roku. Chodzi o to, że operatorzy, sieć ich nie jest zależna wtedy od innych elementów sieci niż ich własne. O co chodzi? Na przykład, tutaj generalnie chodzi o trasowanie pakietów, tak? Czyli jeżeli, prosty przykład, jeżeli wybierzecie speed test i pomiar waszego łącza z Polski, na przykład do jakiegoś serwera w Australii, odległość ta jest bardzo duża i no, chodzi tutaj o trasowanie pakietów, tak? Czyli wasze dane będą przechodzić przez wiele różnych routerów, hopów. Więc gdzieś po prostu może być wąskie gardło, tak? I to z automatu zaniży waszą prędkość. I dokładnie to samo jest tutaj. Mając uruchomiony serwer we własnej sieci, tak, operator tak naprawdę ma pełną kontrolę nad tym ruchem. I w sumie to zależy po prostu od jakości jego łączy, jaka ta prędkość będzie. No i wracając jeszcze do tego testu do Australii, tak? No, mając szybkie łącze, powiedzmy 600 czy 1000 megabitów, prawie na pewno nie wysycicie go całego, a nie uzyskacie full transferu. No okej. To by było na tyle. Dzięki bardzo.